Noah Schnapp jest gejem. Młody gwiazdor Things ujawnił to TikToku. Gwiazdy serialu Stranger Things Noah Schnapp jest jednym z piątki młodych aktorów, którzy w 2016 roku uzyskali globalną sławę za sprawą serialu Stranger Things. Produkcja dostępna na platformie Netflix okazała się gigantycznym hitem, a zainteresowanie wokół grupy nastolatków odgrywających główne role urosło do niesamowitych rozmiarów. Dziś Stranger Things powoli zbliża się do końca, nadchodzący 5 sezon będzie zarazem ostatnim. Zaś gwiazdy serii zdążyły w międzyczasie dojrzeć i przekroczyć granice pełnoletności. Jako ostatni z oryginalnej piątki, w której skład wchodzą też Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Materazzo, Caleb Sloughlin, dokonał tego właśnie Noah Schnapp. Wejście w pełnoletność było ważnym wydarzeniem w życiu młodego aktora i pozwoliło mu ostatecznie zajrzeć w głąb siebie. Odkrył wtedy, że jest homoseksualistą. Swoją orientację seksualną ujawnił publicznie 5 stycznia za pomocą opublikowanego tuż przed północą czasu polskiego filmiku na TikToku. Krótkiemu nagraniu towarzyszy zamieszczone przez Schnappa zdanie: wygląda na to, że jestem bardziej podobny do Willa niż myślałem. Chodzi oczywiście o Willa Bearsa, którego Amerykanin gra w Stranger Things. Fani produkcji od lat debatowali, czy nastolatek nie jest przypadkiem gejem. Potwierdzenie swoich przypuszczeń ostatecznie otrzymali w 4 sezonie serialu. W samym wideo widzimy z kolei, jak Noah Schnapp leży na łóżku i mówi słowa: wiecie, czym to nigdy nie było? Czymś tak poważnym. To nigdy nie było tak poważne. Całkiem szczerze, to nigdy nie będzie takie poważne. Powyżej widnieje z kolei krótkie zdanie, które potwierdza, że rodzina i przyjaciele aktora nie tylko przyjęli jego wyznanie z otwartymi ramionami. Zresztą w zasadzie sami wiedzieli o jego prawdziwej orientacji.